Sobota minęła godzina 16, startuje tutorial po przerwie, bo nie było nas w zeszłym tygodniu, ale powracamy w blasku i chwale z zaległościami, nawet bym powiedział, ale te zaległości nie będą miały wpływu na dzisiejszą audycję, z racji tego, że miałem możliwość dłuższego zapoznania się z tytułem, który, no właśnie, to kazali nam czekać 9 lat od zapowiedzi. Dwukrotna zmiana dewelopera, wykupienie IP, niezliczone opóźnienia, ale jest Dead Island 2. Ale nie polskie. No nie, nie. Za jedynkę odpowiadało polskie studio Techland, które no właśnie po perturbacjach wyzbyło się Dead Island, a przyniosło się do gry, o której niedługo będziemy mówić, ale to jeszcze nie, nie teraz o niej. I słuchaj, miałem okazję. Pograć sobie trochę w Dead Island 2. O tym czy ją ukończyłem to jeszcze powiemy. Jeszcze daleka droga do ukończenia. W stawiam. dzisiejszym tutorialu jeszcze powiemy, bo sprawa jest nieco zagmatwana. Jestem ja, Kamil Michałowski, jest też on. Łukasz Barwiński. Tak jest i o zombiakach będziemy dziś w Los Angeles rozprawiać. Cały dzisiejszy tutorial będziemy mówić o grze Dead Island 2, czyli Czymś dla miłośników zombie, ale z delikatnym zabarwieniem. No, dobra, wcale niedelikatnym no. zabarwieniem humorystycznym, tylko dosyć sporą dawką tego z jednej strony humoru, a z drugiej strony cukierkowości, bo ta gra, jak w nią wpadasz na początku, jest taka. Ona jest kolorowo-pastelowa. Jest kolorowo-pastelowa, co odejmuje nieco grozy temu, co się dzieje na ekranie naszych komputerów tudzież telewizorów. Czy to dobrze czy źle? Ja Łukasz nie wiem szczerze mówiąc i muszę przyznać, że mi osobiście odpowiada ten entourage, jakby to powiedział Pascal Brodnicki, gdyby grał w Dead Island 2. Więc ten entourage tej, tego tytułu mi odpowiada w tym, w tym wydaniu. Takim kolorystyczno-zabawowym, i uważam, że to jest świetny link, właśnie z, do zombiaków. Popieram w 100% procentach, ze względu na to, że um, o ile horrory telewizyjne i takie straszne filmy, i różne tam jumpskery mnie nie przerażają, o tyle takie straszne rzeczy na ekranie komputera to już zupełnie inna percepcja jest tego, więc te kolory. Na plus przynajmniej dla mnie. Ja muszę przyznać, że ja też nie przepadam za grami horrorowymi. No nie, bo powinien producent dodawać do tego wydania specjalnego tam pampersa najlepiej. Nie przepadam, chociaż muszę przyznać, że właśnie gry o zombie lubię i w takim wydaniu właśnie bardzo Daisy. Że ich jest dużo, że są różne te ząbiaki, i że jesteśmy w sumie to ostatni. Jest tylko. Mała... To jednak jest zawsze fajny i sprawdzony koncept na grę komputerową, szczególnie, jeśli cała zabawa polega na fantastycznym systemie walki, który Dead Island 2 oferuje, i który tak na dobrą sprawę wydaje się być w ogóle tym, co ta gra oferuje, czyli Dosyć specyficzny motyw na rozczłonkowywanie naszych przeciwników. Ale zacznijmy od początku. Bo na początku jest dziwnie, bo lecimy samolotem, w sumie nie zdradzając zbytnio historii, ten znaczy... samolot się rozbija, i musimy wybrać naszego bohatera tudzież bohaterkę. Którzy mają określone umiejętności, umiejętność specjalną, by mają różne atrybuty. Jedni mają większą odporność, inni są takimi ciach, 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 ciach przecinakami, inni są bardzo. No jak to bohaterowie w grach komputerowych są różni. No tyle, że nie będziesz miał do wyboru elfa, druida Ta. albo tam czarodziejki. Są, są to ludzie, jest taki wiesz, jeden ziomek bardziej hip-hopowy, jest taka dziewczyna trochę grunge'owa i wydzierana. Trzecia, nieco stereotypowa um, Lara Croft z zabarwieniem Brusa Lee, która jest najszybsza, ale za to najsłabsza. i Jakiś taki wiesz, oprych typowy, co tam z dopiero buta wyszedł. Tak. tak, więc no taka plejada gwiazd w tym samolocie leci. No i możemy sobie takiego bohatera wybrać, i już na początku gra nam podpowiada bardzo mocno i pyta nas dwa razy. Żeby dobrze, na żeby dobrze to przemyśleć, bo potem nie będzie odwrotu. Musisz zacząć nową grę, nowym bohaterem, jeśli chcesz coś zmienić. Co szczerze mówiąc, dla mnie jest trochę niezrozumiałe. Że nie możesz się przełączać pomiędzy co, w bohaterami? W ogóle czy... dziwne jest dla mnie to, że nie masz swojego bohatera. A, że nie możesz sobie już, skustomizować wiesz, swojego. to już jednak ja lubię mieć... Grać Kamilem Michałowskim. Nie, nawet nie do końca, ale grać jakimś takim, wiesz, wymy wymyślną postacią, z którą będę mógł się jakoś tak, wiesz, trochę zżyć, zmienić jej kolor włosów. No nie wiem, no cokolwiek. No, jak... Ja mam zawsze problem, jak mam... muszę wybrać gotową postać. A, ja wiem no, no, wiem, no maruda jestem, no będę tu trochę marudził, ale na coś będę musiał pomarudzić. Nie no, no Szukałem tych elementów do pomarudzenia bardzo mocno, bo niewiele jest elementów w Dead Island 2, do których będę się czepiał, ale to jest jeden z nich. Niestety związany jest on z inną bolączką, o której później nieco powiemy, bo gdy wybierzemy naszego bohatera tudzież bohaterkę, ja na przykład postawiłem w pierwszej rozgrywce na, na bohaterkę. No. Tak jest, to przechodzimy do bardzo barwnego świata LA, czyli Los Angeles, w którym no, przemierzamy po prostu kolejne alejki mierząc się z zombiakami. Na początku to są tacy basicowi zombies, potem no, jest ich bardzo dużo wersji od płonących, palących, się plujących kwasem, zainfekowanych pszczołami, które nas atakują, dużymi bosami, mini bosami, dwoma minibosami, trzema najprzeróżniejszymi ja. konfiguracjami bohaterów w Postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie, który jeszcze niedawno był zamieszkany, co jest dosyć istotne. No bo dwójka podejmuje fabułę chyba w momencie, w którym kończy się jedynka, jakby nie zaraz po. Tak. Ale one są ze sobą, te gry rzeczywiście połączone Delikatnie, fabularnie. Ale nie, nie przejmujcie się, jak nie graliście w jedynkę, to nic się kompletnie nie stanie. Więc wchodzimy w ten świat. No zostajemy wyrzuceni wręcz w ten świat z samolotu, w którym spotykamy kilku bohaterów pobocznych, z którymi nasza przygoda będzie się toczyła. No tam, no, fabularnie jest to takie, mogłoby to być trochę lepsze, ale nie o fabułę w tej grze chodzi. Tylko o żywe trupy. Głównie chodzi o żywe trupy, które stoją nam na przeszkodzie do wyzwolenia, no do, do przeżycia. Do spokojnego życia. No na, na w tym Westpadole, który przemierzamy na, z, z, posługując się najprzeróżniejszym arsenałem, który spotykamy dookoła. I nie są to bronie jak w typowych grach, czyli masz pan pistolet i sobie gni I, I wszyscy, mają, wszyscy mają te pistolety, bo przecież żyjemy w Stanach Zjednoczonych wszyscy i pistolety leżą na ulicach. Nic bardziej mylnego. W Dead Island 2 znajdujemy... No takie dosyć basicowe rzeczy, którymi będziemy się mierzyć z zombiakami typu siekierka, widły, o. maczeta, taka ogrodowa, kastety, cóż tam możemy, jak już tu naprawdę dobrze poszukamy to znajdziemy katanę, wow. pike, klucz francuski. Taki wielki łom strażacki, na przykład. Wszystko to, wszystko są rzeczy, może być bronią. No. Wszystko to są rzeczy, które starają się nam pomóc przetrwać, może tak najprościej powiedzieć. Co dodaje kolorytu temu wszystkiemu, to to, że te bronie możemy w warsztacie upgradeować i dodawać im specjalne. Przetworniki? Diaksa. Taki, nie no, że na przykład możemy do naszej maczety dołączyć taki, wiesz, elektroniczne urządzenie, które spowoduje, że nasza broń poza tym, że będzie na przykład katana, ciachać, to, jeszcze razić to będzie prądem. razić prąd. Wow. I wygląda to superancko, w sensie to nie, jest, wiesz, to nie jest tak, że, że tam, wiesz, zdobywasz tajemniczą wiedzę mistrza Hattori Hanzo, jesteś w stanie w metal wkuć płomień Asgardu pozyskany od Lokiego, pod... nie, nie, nie ma takich rzeczy. Tam nie po ma prostu umów. uczysz się jak do tej broni doczepić takie urządzenie, które będzie jakby Wiązkę elektryczną. I naprawdę wygląda to tak, że ja jestem w stanie w to uwierzyć, że to by się dało zrobić. Oczywiście pewno by się nie dało, ale wygląda to na tyle realistycznie, że. No w po prostu... warunkach postapokaliptycznych może i byłoby to do zrobienia. No jakbyś miał drewnianą e, rękojeść, no to dlaczego by się nie dało? Da? No no bo tak, wystarczy, no. że to ostrze pod Dokładnie. prądem będzie. Każdą z tych broni, którą zdobywamy, jesteśmy w stanie, no właśnie, albo do prądu, albo do ognia, albo... No, żywioły jakby grają tu rolę, no bo wiadomo, że zombiaki najlepiej żywiołami atakować. No to, że to są podstawy walki z zombie. No tak, każdą, bo no. tutaj żywego trupa przecież nie zabijamy, no. tylko go... Likwidujemy, Nota, unicestwiamy. No, unicest, no, takim, rozczłonkowujemy. Tak rozczłonkowujemy. No, tak, jest to bardzo dobrze powiedziane i nie ma w tym kszty nieprawdy, ponieważ Dead Island oferuje w ogóle swój system rozczłonkowywania, jakby pozbywania się zombiaków, w którym kolejne to części tego zombiaka zostają zdekapitowane. Staram się używać no. takich słów, żeby można było dopuścić radę. <laughs> Ale musicie wyobrazić sobie, że na ekranie, no. Film Universal Soldiers był taki był, kiedyś. Był, to był. przy nim to, co się dzieje na ekranie, to jest. To, to naprawdę spacer z mamą pod rękę do lodziarni. No, Dzielą się dzieci. krwawe rzeczy, bardzo krwawe rzeczy się dzieją na ekranie. A ta otoczka cukierkowo-kolorowa wyłania, wiesz, takie możliwości, wręcz tarantinowskie. Grania tym wszystkim, że naprawdę czasem. Podczas dekapitacji zombiaków myślisz sobie, uuu, to już. O nie, o, to już przegięcie. Muszę Cię o to zapytać. Czy tak. jest taka mechanika y, rodem z Dishonored, że odcinasz rękę, łapiesz tą rękę i z drugiego ząbiaka <laughs> ręką tam w Nie, i taki, mu... nie masz takiej Takiej nie tak. ma, ale naprawdę te animacje y, pokazujące motywy rozczłonkowywania są bardzo satysfakcjonujące i są bardzo niepowtarzalne, co jest ciekawe. Jest ich naprawdę multum. Ja przez długi moment grając zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że one, wiesz, nie nakładają się na siebie. Że, to... że się nie potarzają. Tak, no oczywiście jest ta animacja do bicia, która jest za każdym razem ta sama, no ale to zupełnie inna inszość, no tu nie ma... W wielkiej filozofii jest to po prostu tak zwany finisher, który w, w momencie, kiedy powalisz takiego zombiaka na ziemię, no, butem jest to po prostu najłatwiej. Fatality. Załatwić. Krwawe jest to wszystko bardzo mocno, więc jeśli mieliście problem z krojeniem żaby, to nie polecam. Bo będzie to problematyczne. Ale właśnie ten cukierkowy świat sprawia, że to wszystko jest jakieś takie. Nawet takie, no. Do przyjęcia. Taki był film Zombie Land kiedyś. Nie wiem, czy pamiętam. No tych filmów o zombie czy seriali. Ale on był, seriali, on był, to był było właśnie. Zombieland był taki, że on wręcz był zabawny. Ja że tam pamiętam, by były bo. zombiaki, ale wszystko to było podszyte tą dawką humoru. Ta dawka humoru też przejawia się. Ja nie wiem, czy to jest. Specjalny zabieg, ale ja ze swojej perspektywy europejsko-polskiej mam wrażenie, że to jest trochę nabijanie się z konwencji serialu amerykańskiego. The Walking Dead. Tak? Ja nie, nie, bardziej wiesz samego konceptu serialowego jako takiego pod względem scenariusza tej gry, ale nie mam do końca pewności, czy to jest specjalny zabieg, czy to czy takim moja przez przypadek perspektywa wyszło. jest taka, że jest to aż tak. Że to jest aż tak amerykańsko-serialowo zrobiona gra o zombie, że jest wręcz zabawna dla nas, znających kontekst. Wiesz, jakby nie wiem, z której strony jest, jest prawda, ale no do własnej interpretacji będę to pozostawiał. Skoro powiedzieliśmy o tym, że ta, ci nasi bohaterowie do wyboru, że te różne bronie, że walka jest. Mega, naprawdę. I to wszystko jest walka wręcz, nie ma strzelania. Nie, no są w dalszych etapach gry, są bronie palne, ale no to już jak sobie do nich dojdziecie, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Ja też nie chcę zbytnio zabierać zabawy, bo to odkrywanie tej gry jest fajne. Teoretycznie jest to otwarty świat, ale jest on jednak trochę zamknięty. To jest, dziw, to jest no. dziwne, no jest ograniczony bardzo mocno, co czasem jest trochę frustrujące. Muszę przyznać. Dawno się nie spotkałem z tym, że chciałem gdzieś wejść, nie mogłem i naprawdę chciałem tam wejść. Chcę, chcę zobaczyć. Ale prze, przez drzwi czy chcę do zobaczyć, jakiejś wiesz, innej chcę ulicy, zobaczyć no? to podwórko w o. Los Angeles. Chcę tam, No nie da się. Są takie miejsca, mocno, jest to ograniczone, ale i tak. Dzieje się w tej grze tyle, że na początkowym etapie masz wrażenie, że trochę zamiało jest tych zombiaków i że mogłoby ich być trochę więcej. Ale szybko się okazuje, że nieważne jak jesteś twardy, ta gra nie ma poziomu trudności, co uważam jest jednak błędem, ale o tym też za chwilę. Zaczyna ta gra sprawiać problem. Zazwyczaj. Że za trudna się robi, co, Zazwyczaj mam wrażenie w grach komputerowych, że czym idziesz dalej w grę, tym staje się łatwiej. Jest jakiś taki tak. mechanizm gier komputerowych ostatnio. Świetnie to widać na przykładach Assassin's Creed. A. Dokładnie miałem Assassin's to powiedzieć Creed teraz. na samym początku gry zawsze jest bardzo Koszmar. koszmar. Jest koszmarnie, znaczy może nie wybitnie trudno. No, Zależy na jest, którym poziomie grasz, Ale no, tak. jest ciężki. Początki są ciężkie. W, mom, w momencie, Jak kiedy zdobywasz umiejętności, ten. levele i tak dalej, ta gra staje się banalnie prosta i tak naprawdę końcówkę to już tak mechanicznie sobie przechodzisz. W Dead Island 2 powracamy do momentu progresu Trudności gry względem grania. Co na początku jest, muszę przyznać, frustrujące, bo ja zapomniałem o tym, że przecież tak się robi gry komputerowe stary. Że im dalej, dalej las, tym, tym, tym jest trudniej. Nieważne, że masz coraz lepsze bronie. i że coraz bardziej jesteś zaznajomiony z mechaniką. To, tak. Do tego rozwijasz swoją postać, o czym za chwilę. Ale poziom trudności naszych przeciwników, ich ilość. I zróżnicowanie względem tego, jak są oni dobierani w dosyć okrojonej czasem lokacji, jest dziwnym zabiegiem względem tego, że nie ma poziomu trudności. Bo muszę przyznać, że jeżeli słucha nas gracz, który nie spędził ostatnich 15 lat spadem w ręku, ktoś, kto gra okazjonalnie, może mieć problem z ukończeniem tej gry. I myślę, że nie będzie to przyjemne. Znaczy, nie będzie to odłożenie pada i pogodzenie się z tym, ta gra jest dla mnie za trudna. Będzie to spowodowane frustracją tego, że. Że przegrywasz, no Że jak... faktycznie, Stary Tam w pewnym momencie jest ciężko. Jest naprawdę ciężko w Dead Island 2 i nic nie przychodzi ci z pomocą. Znaczy, kolejne próby przychodzą ci z pomocą, ale znikąd pomocy, Stary. Ustawianie, wiesz. Mamy postać, która się rozwija i dostaje karty. I dzięki tym kartom rozwijamy swoje umiejętności, co jest jakimś absurdem. Ale to nie są karty do bankomatu, nie, tylko takie, ale karty, kolekcjonerskie nie, no karty umiejętności bohatera, które wiesz, powiedziałem o tym, że nie zdobywasz specjalnej mocy Hattori Hanzo. No, a z drugiej strony zdobywasz jakieś dziwne karty, które dają ci umiejętności. Jak w Dungeons and Dragons. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego linku. Ja wiem, że zombiaki już są abstrakcją, ale skoro trzymamy się konwencji tego, że mamy bronie, które teoretycznie podczas tej apokalipsy byśmy mogli spotkać, to czemu tam nie ma drzewka umiejętności? Po Tylko proste. są jakieś dziwne karty, które trzeba dobrać, i w sumie to na początku gry w ogóle, przez, ja przez pół gry miałem wrażenie, że one nic mi nie dają kompletnie dopóki nie doszedłem do tego momentu, gdzie faktycznie po raz dziesiąty nie mogłem sobie po, pojawić, poradzić z bosem. i okazało się, że trzeba w tym, ale no... że trzeba te karty dobrać do bosu. No to jest dziwne. No, ten system umiejętności jest, to nie jest rok 2023, mimo że gra jak najbardziej jest z roku 2023. Więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że są gracze, którzy tej gry nie skończą. Muszę również przyznać. Że jest to gra, w którą ja nie jestem w stanie grać cały czas. Znaczy, jest w tej grze coś takiego, że ja chcę do niej wracać, ale ja nie chcę do niej wracać codziennie. Ja jej jeszcze nie skończyłem. Nie, miałem parę takich momentów, gdzie faktycznie ją wyłączyłem, sfrustrowany, że po raz dziesiąty nie mogę czegoś przejść, ale zazwyczaj wracałem i przychodziłem dalej. Jest coś w tej grze takiego, że ja nie chcę w nią grać cały czas. A ile masz nagrane już godzin? Ojej, nie wiem. Z 30? Może? No, sporo w to pogrębię, ale ja wiesz, bardzo dużo jednak eksploracji. No, ja wiem. Bardzo dużo dookoła. To no nie jesteś speedrunner. Jak no. znalazłem basen wypełniony kwasem, to chciałem zobaczyć, jak się tam różne zombie zachowują. No, jakby ja to ciekawe No wiem, jestem. pobawić no, się, no. rozlać benzynę, tak, podpalić tak. kałuże, akumulator. Bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, ponieważ w Dead Island otoczenie robi grę. Nie wygra zombie z siłami natury. No. Tak jest i trzeba właśnie w tych, element w tych momentach, gdzie tych zombie pojawia się bardzo dużo, mieć oczy dookoła głowy i wykorzystywać to, że to miasto. Zatrzymało się jakiś czas temu. Znaczy, to nie jest miasto, które zostało przykryte kurzem i w którym nie widać obecności ludzi, którzy tam jeszcze niedawno temu byli. Tam wszystko jest. Tam są akumulatory w samochodach, tam można otwierać drzwi, tam są różne kable, z których można korzystać, w których nadal płynie prąd. Tam są kanistry z wodą, kanistry z benzyną. Anistry z wodą są szczególnie ważne, gdy na przykład potrzebujesz ugasić płonącego zombiaka tak. lub jest na przykład jakaś przeszkoda, którą trzeba potraktować wodą, żeby móc dalej przejść. Wszystkie te elementy z jednej strony fantastycznie wpływają na ten system rozgrywki, bo dają ci całą gamę nowych możliwości i w ogóle przygotowania się do walki, no bo jak widzisz kanister z benzyną, to sobie myślisz a tam pewno będzie grupa tosy tutaj, jak w postawie dwójce, tak. wiesz, porozlewam, porobię tutaj na zakusy, tam jakąś pułapkę, tu coś, tu pokombinuję, wezmę akumulator, rzucę tym akumulator, no, każdą bronią też można rzucić, którą masz w ekwipunku. Więc to stwarza kolejną możliwość do tego, żeby właśnie robić w tej grze to, do czego ona została stworzona, czyli przebijać się przez kolejne warstwy zombie. Co, no tak jak mówię, no może być dla graczy nieco mniej obytych, nieco frustrujące, bo nie jest to gra prosta. A z racji tego, że ma jeden poziom trudności, ja szczerze mówiąc jestem zaskoczony, że, e, że nie wyszła jeszcze w ogóle w day one patchu, że nie wyszła łatka. Nie? Ja, Do tych poziomów. Wiesz, ja rozumiem, że tą grę testowali testerzy, którzy potrafią grać w gry komputerowe lepiej niż 90% nawet graczy, którzy streamują. Mam tego świadomość, ale... Trochę nie rozumiem, jak w 2023 roku możesz robić grę, która nie jest Souls -like slajkiem i nie, na pewno nie aspiruje do bycia nim. Bez poziomu trudności. Wiesz, ja rozumiem, że jest koop, i że możesz to przebiegać w dwie osoby, i ten koop naprawdę fajnie działa w momencie, kiedy potrzebujesz pomocy, bo sobie po prostu dobierasz dobiera ci gracza, który jest na pozi podobnym poziomie historii, co ty. Więc jakby nie masz takiego przeskoku, że wracasz, wiesz, dwa rozdziały wstecz. Nie? Tylko... A i że ktoś ci musi pomagać. Tak, mhm. tylko faktycznie dobiera ci graczy, którzy mniej więcej w fabule są dokładnie w tym samym miejscu. Super to działa swoją drogą i uważam, że to jest duży plus. I to może być wytłumaczenie, że być może tu by był problem z wiesz. A żeby, żeby poziomować jeszcze. To nie zmienia faktu, że naprawdę ta gra jest momentami bardzo nierówna i bardzo krzywdząca dla gracza i wręcz próbująca mu pokazać, dobra, nie puścimy cię dalej. No tak, to też nie jest... Tu spędzisz kolejne pół godziny swojego życia. Bo nie wystarczy, że tam kilkadziesiąt czy kilkaset tych ząbiaków unicestwisz. To są to, tysiące. To są, wiesz, nie, też bez przesady. No, tam ich się pojawia, wiesz, naście. W, no ja nie w mówię, w mówię, że naraz, momencie, ale no, przez ale te tak, 30 godzin no myślisz, ale... że ile tam. No, no dobra, pewno z, z parę tysięcy nabiłem. No, nie, nie mówię, że nie. No. Ale wiesz, są takie momenty, w którym wyskakują ci one w takiej konfiguracji, że. Że czasem nawet wiesz, ułożenie tego, jak się do ciebie zbiegną, powoduje, że nie masz szans. Że jakby czego byś nie zrobił. To i tak cię zjedzą. You're dead. Nie? You're to walking dead. To są dziwne rzeczy, w których w Dead Island 2 nie rozumiem, ale może nie muszę ich rozumieć. Jeśli. Y mam wrażenie, że miałem mówić bardzo dobrze, a że jednak trochę się czepiam tego Dead Island, wiesz? Z nie wiadomo, no to się właśnie poczepiasz się, a y te dobre rzeczy. Widzę, że to jest dobra tak. gra, patrzę na oceny, jakie tak. zbiera. Zanim o ocenach powiemy, dodajmy, że mimo tego, że ja po tych kilkudziesięciu godzinach nie doszedłem jeszcze do końca, to na mojej mapie jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, do których będę wracał, jak skończę główny wątek. To trzeba też zaznaczyć, że jest to gra, w której będzie bardzo dużo rzeczy do zrobienia po jej ukończeniu. I czy to? to jest tylko side questy, czy są jakieś znajdźki? Są jakieś znajcki, kolekcje? są side questy, są w ogóle side questy połączone z przeciwnikami, którzy się pojawiają, które trzeba odkryć. Na przykład wiesz, no masz minibosa, nie wiem, hydraulika, którego gdy ubijesz wypadają mu klucze i musisz znaleźć jego auto, żeby do wiesz, fajne to jest naprawdę i fajnie to działa klimatycznie. Też nie jest to takie wprost, że od razu zapalać się lampka, tylko wiesz, względem przechodzenia gry trzeba znaleźć miejsca, w których te Hmm. Skarby są poukrywane i w którym można znaleźć nie wiem, legendarną broń, albo jakieś właśnie te karty do ulepszania postaci. No, jest stary co robić w Dead Island 2. Na pewno nie jest to gra na tydzień ani na dwa. Dla tych, którzy... Y, którym podoba się ten właśnie cukierkowy klimat y, zombieland y, połączony z dekapitacją w najprzeróżniejszy sposób zombiaków i, i najprzeróżniejszych ich form, łącznie z zombiakami militarnymi, no to. To jest naprawdę kawał kawał stary dobrej gry. Yy, muszę przyznać, że się nie spodziewałem, że się będę tak dobrze bawił. Znaczy przewidywałem dobrą zabawę, ale to tak trochę jak z wyjściem na imprezę, jak ci się nie chce, nie? Że to trochę ci się nie chce, trochę byś poszedł, a wracasz z melanżem i myślisz ale dobrze, ale że fajnie, poszedłem. Dobrze, ale super się bawiłem. Nie, jeszcze przez tydzień sobie myślisz, kurczę, ale impreza była super, ta dj tam grała. No, tak dawno to się, tak dawno to się nie bawiłem. Nie wytańczyłem się. Co tak. widać również po naszym ulubionym serwisie, na który zwykliśmy się ostatnio powoływać, i, i to chyba zostanie już tradycją w tutorialu, że będziemy Wam mówić, jak to wszystko wygląda na Metacritics, bo jest to jak inni to oceniają. Nie? Tak, Jakie jest my... to po prostu dosyć trafna ocena rzeczywistości. Recenzenci na PlayStation 5, na którym ja gram, 74. Gracze, 76. To też warto zaznaczyć, że nie często zdarza się ocena graczy wyższa niż recenzencka, co jest dosyć ciekawe w przypadku Dead Island. Ja myślę, że, że taką mocną ósemkę bym wystawił. Tej grze. Ma ona parę niedociągnięć. Widać w niektórych momentach, że ta gra powstawała bardzo długo i niektóre animacje są archaiczne, ale nie wpływa to na najważniejszy element, czyli na rozgrywkę, która muszę przyznać, w The Island jest po prostu fenomenalna. Widzę, że niestety zbliża się moment, kiedy ja też będę musiał przeskoczyć chyba na PlayStation 5, bo jak chcielibyście w kom na kompie Pograć w to The Island, to już mocna maszynka jest potrzebna. Tak, więc 8 RAMu to mm -mm. Nie, no. nie, nie ruszy. Tak, no są to, wiesz. Yy... Nadal, wiesz co? Nadal mam problem jednak z, z grami. W sensie po raz kolejny mam świadomość tego, że jest to gra na starą generację. Yy, znaczy wiem, że ta gra mogłaby wyglądać jeszcze lepiej i mogłoby się w nią grać jeszcze lepiej, gdyby nie PlayStation 4 i Xboxy starej generacji. No niestety żyjemy jeszcze w takich czasach, w których jeszcze rok, to, półtora. Się, to się nie uda i w których jeszcze trzeba zaspokoić graczy, których jest bardzo dużo, którzy też chcą pograć w te tytuły. Ja to rozumiem. Co nie zmienia faktu, że to widać w, w tych tytułach, które wychodzą. No nie będzie tego widać na kąpie pod warunkiem, że naprawdę macie mocną maszynkę. No. Tak. Y jeszcze na koniec wracając do fabuły, o której wspomniałem, nie traktujcie jej poważnie. W sensie to nie jest gra, którą się kupuje dla fabuły. I jakby no trzeba... Trze nie wiem, czy można... W ogóle nie wiem, czy można się wczuć w tę fabułę. Szczerze mówiąc. Chyba rzeczywiście... Ta fabuła te... jest trochę jak serial. No. Y te oceny właśnie tak 7,5, te 76 na 100, tak jak mówiłeś, to chyba... Przede wszystkim ze względu na fabułę, że tutaj brakuje. A no. Taki apokaliptyczny, ciekawy świat, a szkoda, że czegoś tam, że nie szukasz szczepionki jakiejś, że nie próbujesz tego świata uratować. No wiadomo, że najważniejsze jest przetrwanie, przeżycie i survival hmm. w tym świecie. Ale fajnie by było, gdyby rzeczywiście coś tam się, gdy, gdybyś mógł wpłynąć bezpośrednio na ten świat wykreowany. Weźmy pod uwagę jeszcze to, że została wykreowana gra, która pozostawia bardzo dużą dowolność względem dodatków. Mogą to być dodatki broni, nowej mapy, więc nowych lokacji. Naprawdę dodatków do. Spodziewam się, że dodatków do tej gry będzie bardzo dużo. No wystarczy, że ci podwórka po otwierają. Te... Tak, dokładnie. I spodziewam się też, że będą jak, wiesz, to, to to w ogóle jest z tymi zombiakami tak, że przecież możesz dodać do tego, wiesz. Jak będziesz miał kolosalny budżet, to sobie możesz tam i inwazję... zrobić. Stary, możesz ten. sobie tam i inwazję Marsjan dołożyć do tego. Kto ci zabroni przecież? No, Zombi z Marsa. W postapokaliptycznym świecie. To już wiesz. Naziści w kosmosie już byli. Nic nas nie jest w stanie zaskoczyć. Jeśli lubicie zombiaki w cukierkowym wydaniu i dosyć yy, nie najprostsze granie, polecam definitywnie The Island 2. Przy którym mam zamiar jeszcze przez parę tygodni się bardzo dobrze bawić. To był tutorial, był on. To byłem ja, Łukasz, Łukasz Barliński. Barliński. Nie i byłem ja, Kamil Michałowski. Do usłyszenia za tydzień, a za tydzień z kolegą osiadaczem będziemy rozmawiać o Star Warsach. Wow.